mój głos wewnętrzny. Niczego nie doradza, niczego nie odradza. Nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać. Obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie będę. Glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi. Dobrze, że się zgadzamy. Ma, a. No. A teraz wypocznij. Jutro znów pogadamy. Nie jest mi na nic potrzebny. Mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść bezwładną głowę.